sobotę 12 dnia stycznia będziemy widoczni na ulicy Broad Street w New Britain od wczesnych godzin rannych do mniej więcej 4 po południu. Grupa ponad 20 wolontariuszy będzie Was zachęcała właśnie do tej pięknej akcji. Będziemy chodzili z wielkimi, takimi fajnymi puszeczkami. Będzie zorganizowany koncert 12 stycznia o godzinie 6 wieczorem w Haller Post, gdzie wystąpią za nas za totalną darmochę DJ Kasia, Richie Badowski i The Raspberry Goats. Będą miały również miejsce aukcje gadżetów z Polski, jak również, uwaga, dzieł lokalnych naszych polonijnych artystów. To jest bardzo piękna sprawa. Artyści nasi polonijni dołożyli piękną cegiełkę za totalną darmochę właśnie, żeby pomóc tej naszej szczytnej akcji. Natomiast w niedzielę będziemy obecni przed kilkoma polskimi kościołami, m.in. przed Sacred Heart w New Britain, Holy Cross New Britain, przed kościołem świętego Cyryla i Metodego w Hartford. Tak również planujemy wysłać naszych wolontariuszy do kościoła polskiego w Meriden. Przy okazji dziękujemy serdecznie bardzo polskim parafiom, polskim księżom za pozwolenie na zbiórkę pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wśród naszych wolontariuszy, zaznaczam dzielnych wolontariuszy, są osoby młode, po 13-14 lat, jak również osoby dorosłe, między innymi jak ja, i nawet starsze ode mnie. Także tutaj różnica wieku nie gra żadnej roli, wręcz przeciwnie, cel jest piękny i każdy z dobrym serduchem może się dołożyć do naszej akcji. Także jak zobaczycie naszych dzielnych wolontariuszy, nie odwracajcie się od nich. Nawet jeżeli nie macie tego przysłowiowego centa, uśmiechnijcie się do nich, to dla nich naprawdę będzie bardzo dużo. Oczywiście za każdy datek do naszej puszki ofiarowane jest piękne takie serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jest taki coroczny symbol od początku istnienia fundacji. Takie delikatne podziękowanie właśnie za ten wielki gest. W tym roku ściśle współpracujemy z sztabem wielkoorkiestrowym z Nowego Jorku, z Pomony ze stanu Nowy Jork. Serdeczne podziękowania dla Marcina Filipowskiego, sztabowca, i jak również ze sztabem wielkoorkiestrowym Stanford, gdzie pani Kazimiera Ferenc również udzieliła nam pomocy w tym roku. W godzinach popołudniowych w niedzielę 13 stycznia będzie miało miejsce liczenie pieniędzy zebranych podczas naszej zbiórki na plebanii kościoła Sacred Heart, i przy okazji właśnie serdeczne podziękowania dla parafii Sacred Heart za pomoc w tej sprawie. Serdeczne podziękowania dla lokalnych mediów polonijnych, które przyczyniają się bardzo do naszej akcji, propagują naszą akcję, także wielkie serducho dla Was również idzie. I dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy od wielu lat są z nami, i pamiętam takie fajne teksty, ciepłe słowa, które uzyskujemy od naszych darczyńców. Także to nas dodatkowo buduje i daje dobrego ducha, że tak powiem, na przyszłość, na nasze przyszłe akcje. Dzięki Waszej hojności każdego roku zbieramy pomiędzy 13-15 tysięcy dolarów. To jest bardzo piękna sprawa i zachęcamy, jak również właśnie, żeby w nadchodzącej zbiórce, abyście dorzucali naszych puszek wielkoorkiestrowych. Cel jest piękny, jak co roku.